Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ewa Kowalska, magazyn Świat Zabawek. Jest mi bardzo miło, że dołączyliście dzisiaj do nas, do prezentacji. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj zaproszenie przyjęła firma Kobi. Sztandarowym produktem firmy są klocki, ale nie tylko. W swojej ofercie również firma posiada szeroki wybór zabawek markowych. Są to zabawki zarówno dla dziewczynek, dla chłopców, dla grupy wiekowej, dla tych najmłodszych, dla starszych dzieci. Dzisiaj z nami jest Kasia Nawrocka i Małgosia Wierzbicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Kasia i Małgosia przygotowały prezentację produktów na sezon najbliższy. Także zapraszam wszystkich do obejrzenia, zapraszam do zadawania pytań, zarówno tutaj na czacie, jak i na Facebooku. Jesteśmy dla Was. Przekazuję głos Małgosi. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja rozpocznę naszą prezentację. Wyłączę odbiór, obrazek. Dobrze, naszą prezentację zaczniemy od produktów dla dziewczynek. I w prezentacji pokażemy nasze nowości na wiosnę 2021. Nasza największa taka gorąca nowość, jeśli chodzi o dziewczynki, to jest zestaw kreatywny Ravel Tales, kłębuszkowe niespodzianki. Co to takiego jest? Ravel Tales jest to mały, niepozornie wyglądający kłębek, który kryje w sobie wiele niespodzianek i gwarantuje mnóstwo zabawy. W środku znajdziemy gotową maskotkę, ale też materiały do samodzielnego wykonania biżuterii, akcesoriów dla dziewczynki bądź maskotki, takich jak bransoletki, poduszka czy pompony. Rozwijamy kłębek i po kolei odkrywamy materiały, które później będziemy wykorzystywać. Co znajduje się w środku? Pokazuję krótki filmik. Przejdziemy z powrotem do prezentacji. Właśnie. Także jak Państwo zobaczyliście, Ravel Tales to taka zabawka dwa w jednym. Niespodzianka w postaci gotowej maskotki, ale też mnóstwo kreatywnej zabawy rozwijającej zdolności manualne i pozwalającej samodzielnie zrobić biżuterię czy akcesoria. Z materiałów ukrytych w kłębku możemy zrobić bransoletkę, naszyjnik, obroże z zawieszką dla maskotki, poduszkę dla maskotki i pompon z klipsem. Jeśli chodzi o same maskotki, to też jest ich dosyć dużo, bo mamy aż 14 różnych rodzajów, przedstawiających kolorowe misie, pieski, koniki, kotki. W tym mamy dwie unikatowe ze złotymi elementami.
Dopóki nie rozwiniemy kłębka, nie wiemy, jaka maskotka kryje się w środku. Ta linia będzie przez nas wspierana silną kampanią telewizyjną w marcu i w kwietniu. Z kampanią telewizyjną startujemy już w przyszły piątek, 19 marca, a będziemy mieć również wsparcie w postaci reklamy online na YouTubie. Kampania na YouTubie wystartowała już 6 marca. Jeśli chodzi o youtuberów, to też nie zabraknie popularnych influencerów, takich jak Miss Aga, Martyna Zabawa czy Zaczarowany Świat Sary. Planujemy też wykorzystanie działań niestandardowych, przygotowanie krótkich filmików, które pokażą, jak się bawić. Taki filmik mogliście Państwo już zobaczyć, a także w jaki sposób przygotować określone akcesoria, czyli jak zrobić bransoletkę, jak zrobić pompon, czy poduszkę dla maskotki z wykorzystaniem tych wszystkich materiałów, które znajdziemy w kłębku. Teraz pokażę przykład reklamy. Podzianki znaleźć w nim, czarmsy, zawieszki, poduszka też. W środku maskotka mięciutka jest. Rabel tej z pluszaki skradną serce twe. Rabel tej. Dobrze, to jeśli chodzi o Ravel Tales, kolejna nasza linia to są laleczki Bubble Trouble. Już przechodzę. Co to takiego jest Bubble Trouble? Są to pachnące laleczki z piankowymi włosami i ubrankami, pachną owocami lub cukierkami. Są dosyć duże, bo mają 30 cm wysokości oraz mięciutkie squishy włosy i ubranka, wprost idealne do ściskania. Każda laleczka ma mięciutkiego przyjaciela, którego możemy przyczepić do szyby lub lustra. Lalki mają, tak jak już mówiłam wcześniej, piankowe włosy, mają zdejmowane ubranka, które można zamieniać pomiędzy lalkami, a same lalki mają też ruchome ręce i nogi, więc można je ustawiać w dowolne pozy. Dostępne są 4 rodzaje lalek, każda w innej wersji zapachowej. Mamy takie zapachy jak winogrono, mięta, dwie gumy balonowe, tylko jedna przedstawia jednorożca, druga baletnicę. Ta linia to również małe laleczki, mini Bubble Trouble. Podobnie jak ich większe siostry, pachną owocami, mają miękkie piankowe ubranka. W kolekcji mamy 6 wzorów o zapachu m.in. pianki marshmallow, wiśni czy arbuza. Laleczki mają 9 cm, czyli są dużo mniejsze niż ich duże siostry. Ciekawe jest również opakowanie, które imituje automat z kulkami. Otwieramy przednią część opakowania i wypadają z niego 3 kulki z niespodziankami. W tych kulkach znajdziemy buciki, akcesoria i mini przyjaciela, którego możemy nałożyć na ołówek. Laleczki pakowane są po 12 sztuk w displeju CDU, który można postawić na półce. I ta linia będzie również wspierana przez nas reklamą w kwietniu. Będzie to reklama i sponsoring oraz oczywiście reklama online na YouTubie. Również zaplanowaliśmy, tak jak w przypadku Ravel Tales, współpracę z popularnymi influencerami wśród dzieci, takimi jak Miss Aga czy Martyna Zabawa. Teraz pokażę filmiki. Reklamy są jeszcze w wersji angielskiej, ale nie są jeszcze do końca gotowe, natomiast chciałam tutaj pokazać, jak wyglądają reklamy. Bubble gum kitty.
Dobrze. I kolejna jeszcze reklama na Babul Trabul Mini. Chyba coś mi się tutaj widzę. Przepraszam, ale chyba nie wgrałam pliku, więc musicie mi wierzyć Państwo na słowo, że taka reklama będzie, natomiast to mój błąd, nie wgrałam pliku. Kolejna nasza linia to są zabawki Failfix, czyli laleczki Failfix. Już mogą być Państwu znane z jesieni, ponieważ mieliśmy te laleczki. Są to lalki, które przechodzą prawdziwą metamorfozę. W tym zmianę makijażu, fryzury i kreacji. Lalka pokazana w opakowaniu jest przed metamorfozą, ma nieudany makijaż, potargane włosy, jest w szlafroku i trzeba ją zmienić, wykonując określone czynności. Nałożyć maseczkę, uczesać, dodać dodatki i odsłonić kreację. Zapraszam do krótkiego filmiku, żeby zobaczyć, jak wygląda metamorfoza lalki Failfix. Mam nadzieję, że ten filmik przybliżył troszeczkę, jak można bawić się lalkami Failfix i jak można dokonać ich metamorfozy. Jeśli chodzi o same produkty, to mamy na wiosnę dostępną lalkę w czterech różnych wzorach. Trzy wzory znane są już z jesieni, natomiast teraz mamy jeden zupełnie nowy wzór, lalkę Pretty Artie z niebieskimi włosami. Laleczki mają 22 cm wysokości, w opakowaniu są pokazane przed metamorfozą i oczywiście po dokonaniu metamorfozy możemy również wrócić do wersji przed i zacząć zabawę od początku.
Ale to nie wszystko. Mamy zupełną nowość w linii Failfix. Są to tym razem, jeszcze przepraszam, jeden tutaj slajdik pokazujący lalki. Mamy zupełną nowość, to są zwierzątka Failfix. I zwierzątka przechodzą metamorfozę, dokładnie tak samo jak lalki. Musimy wykonać określone czynności, aby je przemienić. Czyli mamy maseczkę, którą musimy nałożyć na buzię zwierzaka, uczesać futerko lub grzywę i dopełnić stylizację akcesoriami. A inspiracją stworzenia zwierzątek było to, iż właściciele psów czy kotów czasami upodobniają się lub próbują się upodobnić do swoich ulubieńców. Dostępne są cztery różne zwierzątka, dwa pieski, kotek i konik. I tutaj też, tak jak w przypadku lalek, po dokonaniu metamorfozy, poprzez ponowne nałożenie na buzię zwierzaka specjalnej nakładki, buzia przed metamorfozą, możemy zacząć zabawę od początku. I co też jest, myślę, fajne, jest to, że zwierzątka tworzą pary, idealne pary kolorystyczne z lalkami. Czyli jak widzicie, tutaj poszczególne lalki mają swoich ulubieńców w podobnych kolorach. Kolekcja Failfix będzie wspierana kampanią, reklamą TV, sponsoringiem w kwietniu i w maju. Dużo się będzie działo również online. W podobnym terminie zaplanowaliśmy działania na YouTube i Disney VOD, a kampanię oczywiście dopełnią YouTuberzy. Przykład reklamy. Need a style savior. Apply the magic mask. Now brush and accessorize. Wow! Who will you make over? Dobrze, to wszystko jeśli chodzi o nowości z grupy lalek. Widzę jedno pytanie tutaj, czy metamorfozę Failfix można wykonać tylko raz? Jeśli chodzi o włosy, to tak, można wykonać tylko raz. Natomiast do, że tak powiem, metamorfozę można powtórnie można dokonać metamorfozy buzi, tak? Bo w zestawie jest taka specjalna nakładka buzia przed metamorfozą, którą zdejmujemy przy pomocy maseczki. Dobrze, i kolejny produkt, nowości, tym razem z zabawki dla przedszkolaków. I będą to produkty Super Wings. Jak Państwo wiecie, Super Wings to już jest kolejny sezon emitowany na antenie TVP ABC. Jest to już bodajże czwarty sezon przygód odważnych samolotów Super Wings. Tym razem pod tytułem Super Charge, gdzie samoloty zyskują supermoc dzięki dodatkowym silnikom. Sezon czwarty miał premierę 20 października 2020 roku. W tej chwili emitowane są powtórki wszystkich odcinków. I oprócz dobrze znanych Jetka, Fruni, Śrubka i Lotka pojawili się nowi bohaterowie, Bucky i Crystal, których zobaczycie na kolejnych stronach tej prezentacji. Jeśli chodzi o asortyment, to w ofercie na wiosnę pojawiają się formaty już znane, przedstawiające nowych bohaterów i tych dobrze już znanych w nowych wersjach. Zacznijmy od najmniejszych figurek, transformujących z pojazdu w robota i odwrotnie w trzech krokach. Dostępnych jest 8 wzorów.
i są to, w tym mamy figurki dwóch nowych bohaterów, Bucky i Crystal. To jest tutaj po prawej stronie żółta i fioletowa figurka. Kolejne figurki to 13-centymetrowe pojazdy transformujące z pojazdu z robota i odwrotnie w 8 lub 10 krokach, w zależności od rodzaju figurki. Mamy trzy figurki dobrze już znanych bohaterów w wersji Supercharge oraz dwie nowe figurki nowych bohaterów. Zupełna nowość to są figurki Deluxe, transformujące z pojazdu w robota z efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Figurki mają 15,5 cm wysokości. Dostępne są cztery rodzaje głównych bohaterów w wersji Supercharge. I na koniec jeszcze jeden zestaw 2 w 1, policyjny patrol. Jest to świetna zabawa dla jednego dziecka, ale też dla dwójki przyjaciół. Samolot ma odłączane elementy, które można odłączyć po wozie, uzyskując dwa odrębne pojazdy. W zestawie znajduje się figurka Jetta, jest to ta najmniejsza figurka transformująca w trzech krokach i można włączyć również do zabawy inne figurki z tego rodzaju. Pojazd posiada ruchome elementy, to jest śmigła oraz wyrzutnie. Linia Super Wings jest wspierana teraz w marcu, już się rozpoczęła kampania sponsoringowa na kanale TVP ABC. Plansze emitowane są przed i po zakończeniu każdego odcinka Super Wings. Zaraz pokażę Państwu przykład takiej planszy. I dodatkowo produkty pojawią się szeroko na Instagramie. Zaplanowaliśmy publikację u najbardziej aktywnych Instagramerów w tej grupie wiekowej oraz konkursy. Dobrze, i ostatni filmik. Na bajkę zaprasza sponsor programu, firma Kobi, dystrybutor zabawek z serii Super Wings. Dobrze, to wszystko, jeśli chodzi o produkty dla dziewczynek i dla przedszkolaków. Przekazuję teraz pałeczkę Kasi. Dzięki, Małgosiu. Ja nazywam się Katarzyna Nawrocka i przedstawię nasze marki z kategorii zabawki interaktywne oraz najnowszą kolekcję dla chłopców. Squeaky. Squeaky to kolekcja interaktywnych balonikowych zwierzątek. Są tu duży interaktywny piesek Squeaky oraz nowość na tę wiosnę, kolekcja Squeaky Minis. Zacznijmy jednak od naszego dużego wsiaka. Squeaky jest interaktywnym balonikowym pieskiem, a dzieci go już poznały w zeszłym roku na gwiazdkę. No i naprawdę go uwielbiają. Dostaliśmy wiele maili i fascynujących relacji z zabaw ze Squeakim. W sumie wiedzieliśmy, że tak może się wydarzyć, bo znamy jego potencjał. I że ten czerwony piesek jest naprawdę wyjątkowy i niezwykle innowacyjny. Nie tylko jeżeli chodzi o wygląd. Squeaky jest także doskonałym pomysłem na prezent, dlatego jego kampanię reklamową zaplanowaliśmy także przed Dniem Dziecka. Squeaky został stworzony dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii. Ma ponad 60 dźwięków i ruchów, rozpoznaje dotyk, bo ma 10 czujników, a co ciekawe, wydaje dźwięki jak balonik. Ale zobaczmy jego funkcję.
W zestawie jest piesek, pompka, specjalna pineska, piszcząca piłeczka i oczywiście instrukcja. Kampania reklamowa. W maju planujemy kampanię sponsorską w stacji Puls 2, w takim specjalnym paśmie dziecięcym Puls Kids, a już od kwietnia do końca maja będzie także bardzo silna kampania zasięgowa online, wsparta relacjami najbardziej znanych youtuberek prezentujących zabawki. My filmiki znajdziemy na kanałach Zaczarowany Świat Sary, Miss Aga, Martyna Zabawa i jeszcze na innych kanałach. Zobaczmy teraz spot. Wygląda jak balonikowy piesek i jest interaktywny. Lubi treningi ze swoją piłeczką. Siada, prosi, ma apetyt. Robi wiele sztuczek. Pokaż, jak wypuszczasz powietrze. Uwielbia tę sztuczkę, ale tę woli bardziej. Oj, Squeaky! Jest taki uroczy i ma łaskotki. Niesamowity Squeaky pompuje się do zabawy. Najfajniejszy interaktywny balonikowy piesek. Squeaky od Kobi. Squeaky Minis to nasza nowość na wiosnę. To trzy urocze zwierzątka, które wyglądają jak balonikowe i są interaktywne. Dostępne mamy wzory: niebieski piesek, fioletowa małpka i różowy królik. Squeaky nagrywają, co powiesz, i powtarzają to helowym głosem. To niesamowita zabawa. Aby nagrać wiadomość, trzeba nacisnąć nosek pieska, po czym Squeaky Minis powtórzy ją głosem jak z helowego balonu. Squeaky Minis uwielbiają także być głaskane po łebku, wtedy wydają takie specjalne balonikowe dźwięki. Ale to nie wszystko. Gdy dmuchniemy w jego nosek, zwierzątko wyda dźwięki, jakby się samo nadmuchiwało, a za trzecim razem słychać, jakby pękło. Bardzo silna zasięgowa kampania telewizyjna rozpocznie się w kwietniu i zakończy w maju. Spoty będą emitowane w Puls 2 oraz w stacjach dziecięcych. Zasięgowa kampania online na YouTubie rozpocznie się już w połowie kwietnia i potrwa do końca maja. Dodatkowo kolekcję Squeaky Minis przedstawią najbardziej popularni youtuberzy prezentujący zabawki. A teraz zobaczmy spot. Jestem Squeaky Mini. Ja jestem Squeaky Mini. A ja jestem małpką. Squeaky Mini zmieniają swój głos tak jak hel z balonu. Gdzie są moje spodnie? Gdzie są moje spodnie? To jest piesek, króliczek i małpka. Ale jesteś uroczy, ty też. Wydają dźwięki jak balonik, a gdy nadmuchasz go zbyt mocno, usłyszysz, jak pęka. Jesteś cały, kolego? Interaktywne Squeaky Minis od Kobi. Kogo nazywasz mini? Kolejną marką jest Treasure X. Dostępne są kolekcje Dragons, Aliens, Fire vs. Ice oraz najnowsza Ninja Gold. Treasure X to bardzo dobrze znana kolekcja, szczególnie chłopcom powyżej 5 roku życia, ale także dziewczynkom, bo one także lubią poszukiwanie skarbów. Kolekcje Treasure X wspierane są silnymi kampaniami reklamowymi w każdym sezonie. Treasure X jest także bardzo dobrze znana dzięki influencerom. Zabawki prezentowane są przez wielu znanych youtuberów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na YouTubie chętnie oglądany jest także serial Treasure X. Łączna ilość wyświetleń tych odcinków w wersji polskiej to ponad 5 milionów. Natomiast najnowszą kolekcją na wiosnę jest Treasure X Ninja Gold. W kolekcji są trzy zestawy.
Łowcy skarbów, smoki oraz zestaw Bitwa z unikalną zawartością. Każda kolekcja Treasure X zaskakuje nowymi niespodziankami. Tu naprawdę bardzo dużo się dzieje. Jest bardzo dużo elementów do odkrywania. W każdym sezonie zupełnie coś innego. W sezonie Ninja Gold mamy walkę między 6 klanami ninja, którzy władają 6 żywiołami. Ziemią, wodą, ogniem, powietrzem, cieniem i światłem. Można znaleźć także 6 różnych skarbów danego żywiołu. No i to, co wyróżnia kolekcję Treasure X, najcenniejszy skarb pokryty złotem. Zestaw Treasure X Ninja Gold Łowca to niesamowita przygoda z 10 poziomami odkrywania niespodzianek. Nasz cel to uratowanie łowcy, jego broni oraz oczywiście odkrycie skarbu. Należy otworzyć opakowanie. W środku znajdziemy mapę z obrazkową instrukcją. Teraz trzeba złożyć miecz ninja. Gdy już mamy miecz, należy z wosku żywiołów, tutaj widzimy taki granatowy, to jest wosk żywiołu cienia, należy z wosku żywiołów uratować łowcę skarbów, jego broń i oczywiście blok ze skarbem. Następnie trzeba rozłamać blok, aby odkryć, jaki skarb jest w środku. No, czy znajdziemy skarb pokryty złotem? My znaleźliśmy niesamowity medalion cienia, taki, który możemy następnie umieścić w rękojeści. Figurka także należy do żywiołu cienia i to jest figurka specjalna, ponieważ jej oczy świecą w ciemności. Wszystkie elementy zestawu możemy efektownie zaprezentować w specjalnym stylowym pudełku, no oczywiście w takim stylu ninja. W kolekcji do zebrania jest także 6 różnych mieczy ninja, jest 6 różnych wosków żywiołów, 7 skarbów oraz 16 figurek łowców skarbów. Nowe figurki łowców mają także nowe zdobienia, jak brokat metaliczny czy pęknięcia. Są tutaj także ultra rzadkie ninja o świecących oczach. To są właśnie ci panowie z żywiołu cienia. Zestaw Treasure X Ninja Gold Smog to przygoda z 12 poziomami odkrywania niespodzianek. Tym razem nasz cel to uratowanie smoka z wosku żywiołów i znalezienie skarbu. No ale dobrze, po kolei. Najpierw znowu musimy otworzyć opakowanie. Znajdziemy norę smoka i instrukcję. Zaczynamy od złożenia miecza ninja. Odkrywamy wosk żywiołów. W naszym przypadku znowu jest to wosk granatowy, czyli żywioł cienia. W wosku znajdziemy figurkę smoka oraz oczywiście blok ze skarbem. Blok należy rozłamać i w środku jest skarb. Medalion również możemy umieścić w rękojeści miecza i wszystko bardzo efektownie zaprezentować, ustawiając smoka nad swoją norą, a także w głowie takiego kamiennego smoka włożyć do paszczy miecz. Do zebrania jest 6 różnych figurek smoków, one także mają niesamowite zdobienia. Są przeźroczyste, to te z żywiołu powietrza, brokatowe, to te z żywiołu wody, metaliczne, to z żywiołu z kolei ognia oraz z pęknięciami, tak jak przesuszona ziemia, to oczywiście żywioł ziemi. To są te wszystkie figurki, wyglądają naprawdę niesamowicie i każdy sezon zaskakuje w zasadzie nowymi figurkami do zbierania. Zestaw Bitwa to absolutnie ekskluzywna zawartość i unikalny skład. Mamy tutaj unikalny miecz o 2 ostrzach, magiczny piasek światła świecący w ciemności z ekskluzywną figurką króla światła, magiczny piasek cienia z ekskluzywną figurką Exis,
złoty wosk światła, który zawiera aż 6 broni oraz blok ze skarbem. Można oczywiście, jak w całej kolekcji, znaleźć skarb pokryty złotem. Zestaw Bitwa to największy zestaw z kolekcji, a jego zawartość nie jest dostępna w innych zestawach. Kolekcja Treasure X Ninja Gold wspierana jest bardzo silną kampanią telewizyjną, która startuje już 26 marca i potrwa do 18 kwietnia. Jest także kampania online, która startuje w marcu i potrwa do końca kwietnia. Kolekcję przedstawią dzieciom także najsłynniejsi youtuberzy przedstawiający zabawki dziecięce. Będzie to Malinowski, Misaga, Martyna Zabawa, Zaczarowany Świat, Świat Sary. Także kolekcje przedstawią bardzo znane mamy ze swoimi dzieciakami na Instagramie, pojawią się filmiki na TikToku, także naprawdę będzie bardzo dużo się działo wokół tej kolekcji. A teraz zapraszam na obejrzenie spotu. Tni, ocal, rozwal, Treasure X, Ninja Gold. Spójrz swój miecz, potnij blok i uratuj ninja. Jest 6 klanów ninja, które możesz zebrać i walczyć. Aja! Tak! Niezły lot! Rozwal! Czy znalazłeś skarb pokryty złotem? O tak! Ustaw je! Styl Dojo! Treasure X Ninja Gold, łowcy skarbów i smoki od Kobi. Zmykam! Ja już bardzo dziękuję. Możemy przejść do pytań. Bardzo dziękuję Kasiu, Małgosiu za prezentację. Ilość informacji bardzo duża i w 100% zapewniająca sukces sprzedażowy danego produktu, to sklepy na pewno będą miały nie lada problem, bo oferta, no, nie da się wykluczyć żadnego produktu, bo w kategoriach odpowiednich, czy to byłaby dziewczynka, mogę przekazać reakcję publiczności, że Ravel Tales super, kreatywna zabawka dla dziewczynki i nie tylko. To jest nowość, prawda? Tak, to jest nowość. To jest nowość. Zarówno dla chłopców, Treasure X. Jak sięgam pamięcią, była jedna seria. Natomiast w tym momencie w zakres serii wchodzi tematycznie kilka działów, tak? To też o czymś świadczy. I tutaj, Kasiu, też mam pytanie do ciebie, czy na przykład sklep, jeżeli... No wiadomo, że fajnie by było, bo też ta zabawka ma charakter, możemy go kolekcjonować. I czy z waszej strony, by zakupić całą serię, czy zapewniacie jakiś ekspozytor, czy w jakiej takiej dodatkowej formie ten sklep może liczyć na tak jakby możliwość zaprezentowania, bo jest dosyć pokaźna ta seria, na przykład w formie ekspozytora. Tak, bardzo zachęcam do kontaktu z naszymi, ze mną, z naszymi przedstawicielami handlowymi, z naszym działem handlowym. Bardzo chętnie dołączymy do wszelkich większych ekspozycji, żeby bardzo mocno podkreślić kolekcję Treasure X. Jesteśmy otwarci tutaj w zupełności. Jak najbardziej zapraszam do kontaktu. A jeszcze wspomnę, że wszelkie informacje kontaktowe do działu handlowego znajdziecie Państwo na stronie www.targizabawek.pl.
z odniesieniem do stoiska Kobi i tam znajdziecie zarówno katalog produktowy, jak też i wszelkie informacje, co zrobić, z kim się skontaktować konkretnie, żebyście Państwo nie błądzili. Zadam też pytanie, jedna z uczestniczek, tutaj Małgosiu chyba do Ciebie, jaka jest cena sugerowana detaliczna laleczek Failfix? Więc jeśli chodzi, jeśli chodzi o laleczki, to cena sugerowana jest 99 zł, a te zwierzaki cena 49 zł. Dobrze, to bardzo przystępne ceny, także zachęcamy. Mam też pytanie odnośnie serii Treasure X. Czy serial na YouTubie Treasure X wspiera konkretną serię? Serial na YouTubie, tam są dwa sezony serialu, także dosyć dużo odcinków, plus jeszcze minifilm. I on tak naprawdę przedstawia historię i przedstawia postaci występujące w całej kolekcji Treasure X. Także przedstawia poszczególne figurki. On opowiada ogólnie o kolekcji Treasure X, także bez względu na to, którą serię chłopiec czy dziewczynka wybierze, na pewno dzięki temu serialowi pogłębi swoją wiedzę na temat Treasure X-a. Bardzo fajny, wesoły serial, zachęcam do obejrzenia. No nie ulega żadnej wątpliwości, że serial też jest dużym wsparciem, zarówno promocyjnym i co później ma odniesienie do sprzedaży tego produktu. Tak, bardzo dobrze się ogląda. Ogromne wsparcie, tak. No i też obiecałam sobie, bo mam taki jeden produkt, który darzę ogromnym sentymentem, jest to Squeaky. Super zabawka, piękny jest design tego produktu i tutaj dowiedziałam się z prezentacji, że niebawem pojawi się wersja mini. Tak. Jakbyś mogła powiedzieć, czy funkcje tej zabawki mini są podobne, czy zbliżone, czy jest mniej tych funkcji? Jaka jest różnica między tymi dwoma produktami? No, wiadomo, że duży pies ma olbrzymią ilość funkcji, zresztą one były pokazane w osobnym filmiku. Aha. Jest to duża zabawka prezentowa najwyższej jakości. Natomiast jeżeli chodzi o Squeaky Minis, to tutaj cena jest niższa, więc i funkcji jest też mniej. Natomiast równie te zabawki są bardzo urocze, mają ciekawe funkcje. No, funkcja mówienia głosem jak z balonika to jest naprawdę bardzo śmieszny efekt. Piesek nie ma tej funkcji, za to Squeaky Minis mają. Mają podobne funkcje, ponieważ zarówno pieska można głaskać i wydaje takie balonikowe dźwięki. Tutaj też Minis, jak głaszczemy, też wydaje balonikowe dźwięki. Oczywiście Squeaky Minis mają mniej funkcji niż piesek, natomiast są równie urocze i równie innowacyjne, chociażby z uwagi na kształt. Dzieci lubią takie. Tak, ja już wyrażałam niejednokrotnie swoją opinię, że design tej zabawki jest dla mnie niepowtarzalny. Robi wrażenie takiego balonika, że jakbym podeszła, to on by od razu był taki mięciutki. Natomiast niesamowita, ogromna ilość funkcji, którą ma taki mały zwierzaczek, jest naprawdę imponujący. Mam tu też do Was, Małgosiu i Kasiu, kolejne pytanie. Czy mają Panie może dane dotyczące popularności Super Mix? Nie mam w tej chwili takich dokładnych liczb, natomiast muszę powiedzieć, że serial Super Wings jest w dalszym ciągu bardzo dobrze oglądany. Myślę, że stacja TVP ABC jest stacją ogólnopolską, więc te zasięgi są bardzo duże i mimo, że jest to już czwarty sezon,
serialu, to oglądalność jest w dalszym ciągu wysoka. Dokładnie. Moje drogie panie, bardzo wam dziękuję za prezentację. Bardzo była wyczerpująca pod kątem promocyjnym, który myślę jest punktem bardzo rozważanym przy wyborze danego produktu. Jest to ogromne wsparcie dla sprzedaży. Jeszcze raz powtórzę, że jeżeli byście mieli państwo dodatkowe pytania, bądź chcielibyście zapoznać się z ofertą zarówno zabawek markowych, które Kobi ma w ofercie, i to nie małą ofertę akurat, natomiast również też ofertę sztandarowego produktu, klocków, znajdziecie na stoisku, na targach wirtualnych. Zapraszam na stronę www.targizabawek.pl, stoisko Kobi. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i też przy okazji chciałabym już zaprosić na kolejny webinar, który odbędzie się w czwartek, 18 marca. Będzie naszym gościem firma Bayer, także przy okazji i zapraszam, zaplanujcie sobie państwo ten termin. Kasiu, Kosiu, wspaniałego piątku życzę. Dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas i za wyczerpującą prezentację nowości na najbliższy sezon. No i myślę, do zobaczenia niebawem. Ewo, bardzo serdecznie tobie dziękujemy. Twoje porady, prowadzenie są po prostu full profesjonalne i dziękujemy ci z całego serca za to wsparcie. Dziękujemy państwu, że byli z nami i zobaczyli. Myślę, że piątek rozpoczęliśmy naprawdę z dużą energią, którą niech się utrzymuje przez cały dzień i cały weekend, także dobra dawka kawy i emocji od samego piątku, także do zobaczenia. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam. Pa.